Siemanko wam, z tej strony Lukasek, witam was w takim jakby vlogu. Przepraszam za nieogar i w ogóle, ale to jest spowodowane tym, że jeszcze nie ogarnąłem się po Sylwestrze i po innych świętach. Ale anyway, po innych świętach wiecie o co biega. Jestem za głupi troszeczkę na to, ale anyway, przejdźmy do kontekstu, do tematu. Kilka nowinek chciałbym powiedzieć. Zamówiłem sobie Behringera C1U, będzie mi służył do nagrywania wokalu. Tak samo jak i do nagrań let's playów. Także będzie już kilka nowych filmików się pojawi na pewno na YouTubie związanym z Behringerem. Na pewno będzie unboxing mikrofonu. Oczywiście tam jeszcze zamówiłem sobie statyw taki biurkowy i do tego pop filter. Także będzie git. Zamówienie złożyłem dzisiaj, także jutro powinienem mieć już paczkę, czyli w środę. Unboxing będzie nagrany w jak najlepszej jakości, postaram się. No i będzie niedługo test też i mikrofonu. Muszę ogarnąć po prostu wszystko, także wiecie. Druga sprawa jest taka, że święta, święta i po świętach. Co wam o tym mówi, że trzeba się brać za siebie, poprawiać oceny w szkole, a nie oglądać tylko Minecrafta i Minecrafta i Minecrafta. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Pojawiło się kilka nowych subów. Kilka, nawet dużo. Co mnie bardzo cieszy, że mnie ktoś ogląda jeszcze. Także jest spoko. Bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną. Naprawdę wspomagacie mnie i jesteście moją taką opatrznością, co naprawdę, no, brak mi słów po prostu. Anyway, czy ktoś by był chętny na zrobienie mi tła na YouTube? Może to będzie jakby konkurs albo i nie, ponieważ potrzebuję po prostu dobrego tła na YouTube związanego z let's playami, poradnikami i tak dalej. Będę się zajmował też poradnikami oczywiście, do Adobe After Effects i do Cinema 4D i Adobe Photoshopa. Także się nieźle nauczycie czegoś u mnie na kanale. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że biorę lekcje jeszcze z tego Photoshopa w szkole. Uczę się po prostu w szkole się Photoshopa. W szkole się Photoshopa uczę się. Tak. Mamy taką specjalną klasę fotograficzną, gdzie no po prostu uczymy się techniki obrabiania zdjęć, tak? Także mogliśmy sobie wybrać program do wyboru, w którym chcemy się uczyć, albo Corel, albo Photoshop. No to wszyscy oczywiście Photoshop. No i jest git. Tylko problem w tym, że Adobe After Effects nie ma, co też jest związane ze zdjęciami. Tam po prostu się animuje zdjęcia, to nie jest żaden film i tak dalej, animuje się zdjęcia. Anyway, co ja tu będę wam owijał w bawełnę. My się żegnamy, łapkujcie w górę, łapkujcie w dół, subskrybujcie, jak najwięcej subskrypcji, jak najwięcej łapek w górę, co mnie nie będzie zniechęcało, będę w części wrzucał filmiki. I teraz jak sobie kupiłem ten mikrofon i na pewno nagram ten unboxing, to będzie o wiele lepiej. Także co tu dalej gadać? Ja się z wami żegnam. Pa, pa. Z tej strony był Lukasek.